Czemu ja jestem strażakiem? Nie wiem, taka pasja. Znaczy nigdy nie myślałem o tym, że będę, bo mówię, kolega mnie wciągnął. Przez przypadek tu trafiłem, ale widocznie to się uaktywniło we mnie i to mi pasuje i tak jest. No. Od 90 roku, także trochę czasu już minęło. To jest wyzwanie, tak, dla prawdziwego faceta, który lubi cały czas coś zdobywać, tak? Bo podane tak na talerzyku wszystko, no to tak nie bardzo smakuje, ale jak człowiek sobie sam to przeszykuje, no to już jest fajniejsze. Są to sytuacje ekstremalne, gdzie tak naprawdę trzeba bardzo szybko zadziałać, bardzo szybko pomyśleć, przewidzieć pewne sytuacje. Jedna akcja fajna, druga fajniejsza, trzecia jeszcze bardziej niebezpieczna, tak? No, adrenalina, no wiadomo, ekstremalny, tak jak sport, wciąga. Uzależnia. OSP Brwinów. Największa jednostka w gminie ma codziennie w gotowości 35 strażaków, którzy rocznie wyjeżdżają nawet do 260 akcji. Zastęp 5 strażaków pod dowództwem Piotrka szykuje się do wyjazdu. Płonie samochód na stacji benzynowej. Słuchaj, nie wiem, A2, stacja pali kloto. Prawdopodobnie w kierunku Poznania. Brwina, ulica Szkolna, przy Cmentarzu Podarzewa. Dobra. To kurwa jest. Powiedz, że masz odwagę. Słuchaj, bo mamy zgłoszenie, coś na A2, jakiś samochód zadymienie. Jednostka zostaje nagle przekierowana na inne zdarzenie. Prawidłowo. Udaje się. Jestem na miejscu, staję się na rozpoznanie i za chwilę zacznie sytuację. Jako pierwszy na miejsce pożaru biegnie dowódca Piotrek. Dowódca na bieżąco raportuje sytuację dyspozytorowi. Pali się to przy budynku, w takim gospodarczym, tego co zapalą się opony. Jakaś komórka i skład drzewa takiego koninkowego. Jest tu betonowy, albo linia energetyczna jest odcięta. Pali się jakiś budynek gospodarczy wypełniony deskami, oponami, takimi rzeczami. Jest bardzo blisko zabudowań mieszkalnych i jest duże zagrożenie, że się pożar rozwinie, tak? Musimy sobie zapewnić siły i środki takie, żeby no, nie dać się zakręć ciała. Pani profesja? Płonie skład drewna, który sąsiaduje bezpośrednio z komórką gospodarczą i domem. W nagrzanej płomieniami pożaru komórce znajduje się butla z gazem. Butla może zostać nagrzana maksymalnie do 35 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura zbiornika wzrośnie choć o 1 stopień, może nastąpić rozszczelnienie i wybuch, co oznacza natychmiastowe rozprzestrzenienie się pożaru na sąsiadujące budynki mieszkalne. Do gaszenia ognia pierwszy rusza Grzesiek. Żeby dostać się do komórki, strażacy muszą najpierw ugasić skład drewna. Tylko szybkie wydobycie i schłodzenie butli uchroni przed wybuchem i rozprzestrzenieniem się pożaru. No jeszcze względnie. Połowa beczki. Thank you.
Po 10 minutach gaszenia udało się wydobyć z komórki butlę z gazem. A nawet dwie. Mogło być gorąco. Proszę się odsunąć, ponieważ to była butla z gazem. Proszę odejść, bo może nastąpić rozstrzelnienie. Grzesiek jest znany w jednostce jako strażak śledczy. Ochotniczo gasi pożary, a hobbystycznie interesują go ich przyczyny. Każdy ma swoje hobby. Tu jest, jak widzimy, ktoś ma grilla jeszcze z drugiej strony, albo jakieś wędzarnie czy coś. Też mógł coś wędzić w ostatnim czasie, rozgrzało się i czas zrobił swoje. Jakiś podmuch, temperatura i się zatliło. Ludzie są, no nie wiem, no niedouczeni, że tak powiem. No, niektórzy wiedzą, jakie mogą być skutki albo przyczyny zaproszenia ognia. A niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy. Myślą, że każdy ogień to trzeba podpalić po prostu zapałkami. Podbitka się przytopiła. Bo wiesz co? Zobacz. Nie, bo zobacz, zaczynało wchodzić na drzewo. I dlatego. Tak. Patrz, wchodziło na drzewo, w tym momencie dojechaliśmy. Widzisz, i zaczęło tu na budynek. Akcja niebezpieczna o tyle, że budynek murowany obok tego paleniska, dwie butle z gazem, więc gdyby to zostało później zauważone, no mogłoby dojść do rozstrzelenia butli z gazem, bo myślę, że budynek mógłby ulec poważnemu uszkodzeniu. Tu czas zadziałał na naszą korzyść znowu, jak najbardziej, bo pożar się nie w pełni jeszcze nie zdążył mocno rozwinąć, więc nikomu, że tak powiem, nieduże straty materialne. Rower jakiś się spalił, opony. O, rower mojego brata załamie się. Opony. Do samochodu. Opony moje właśnie wystawiłam. Miałam je przenosić do tamtej komórki na koniec. Akcja zakończona sukcesem. Tym razem największą stratą jest spalony rower brata właścicielki. Ale gdyby nie szybkie działanie strażaków, z dymem mogłoby pójść pół dzielnicy. Ja wracam. Do domu. Pracy. A ja byłem w pracy. A ja prosto z domu. Akurat małżonka wjechała. Cześć, w bramie. Na razie. Znowu będzie karane, że uciekam z domu, jak przyjeżdżam z pracy. Ale obiad będzie na kolację. No tak, no. A jaka oszczędność. Po ugaszeniu pożaru zastęp z Brwinowa wraca do jednostki. Piotruś. No, co tam? Rozpiszemy tą kartę za chwilę. No dobra, to ja się tam podpiszę. Bo wiesz co? Ja już tradycyjnie, jak zwykle widzisz, klucze i auto zostało otwarte, nie? No to dobrze, ci nikt nic nie zwinął. No, może raczej nie. Nie, tam chłopaki zawsze są, to wiesz, zawsze zerknie, ale... Pójdę, zamknę, za chwilę przyjdę, to zadziałamy z tą kartą. Dobra. Jak zwykle fura została otwarta. To jest zawsze norma, nie? Ale już jest teraz zamknięta. Normalnie w życiu na co dzień wykonuję zawód taksówkarza. Od 99 roku. To jest mój zawód i z tego żyję, tak? Straż to jest pasja i, że tak powiem, hobby takie, tak? 18.30 generalnie kończy się tu robota, nie? A mój samochód na przykład stoi do 10 albo 11 w nocy, bo gdzieś tam 2 czy 3 godziny na akcji, nie? No to zawsze się śmieją ze mnie. Idź sprawdź, czy masz wszystkie klamki, bo ludzie nieraz przychodzą i mówię, szarpią po biłku, widzą, że nikogo nie ma, nie? A nie masz czasu, żeby zostawić, pojechałem do pożaru, albo mnie nie ma, nie? Na ugaszenie ostatniego pożaru zastęp zużył całą bańkę wody z wozu. Strażacy uzupełniają wodę na kolejny wyjazd, a dowódca dopełnia formalności. O, to tam już pruszków jest. Na pewno mamy jakieś wady, jak każdy człowiek ma wady i zalety, tak? Może to nasze, że tak powiem, że straż jest na pierwszym miejscu, to nie zawsze to się naszym żonom podoba, tak? Bo mamy coś zaplanowane, a tu nagle wzywa ktoś pomocy, no to jedziemy. Nieraz się wraca nad ranem i żona się dopiero orientuje, że męża całą noc nie było. No. I coś z palenizną śmiercisz. Jarałem całą noc. Zawsze może spać na dole. Ja zawsze panią nauczycielką tłumaczę ze szkoły, że jakby miały mieć jakiegoś kochanka, to najlepszym kochankiem jest strażak. Bo szybko się ubiera i szybko ucieka. Z domu. Życie strażaka i bardzo często ich dzieci to życie na dwa domy. Dlatego jak zwykle po szkole syn Piotrka przybiegł do strażnicy. Dobra, wodę wziąłeś? To zamykamy sobie drzwi. Ja zostaję. Dobra, to ty zostań. Dobra, chodź, jedziemy. Pojedziesz, lekcję będziesz odrabiał.
Dawaj. A gdzie ja kluczyki rzuciłem? Nie ma kluczyków? No to ty gadasz. To poczekaj, bo gdzieś ja musiałem je zostawić. Kluczyki zostawiłem gdzieś. Ale furę miałem zamkniętą. Fura zamknięta, ja ale kluczyki. Warto ma kluczyki w straży. Ale tak się zdarza. Kanapki zjadłeś w szkole? No to dobra. Ta straż jest drugim domem, oczywiście, bo my, jak mówię, mamy jakiegoś doła czy coś, to jak się wychodzi z domu, to dzieci gdzie najpierw będą szukać. No nigdzie nie, gdzieś w barze czy gdzieś, tylko najpierw się będą szukać straży, no. Dwa tygodnie temu przyjechałem do roboty, ale tu przyjechałem tylko dlatego, że nikogo w domu nie było i nie miałem co robić. W niedzielę nie ma roboty. To przyszedłem, otworzyłem sobie garaż, mówię, wezmę szczotkę i zamiotę trochę. No to zwracał jeden ze starszych strażaków z kościoła. To przyszedł zobaczyć, co tu się robi, dlaczego tu są drzwi otwarte, nie? Mówi, co ty, w niedzielę zamiatasz? Ja mówię, a co mam robić, siedzieć? No wziąłem szczotkę i zamiotłem garaż. No. Na pewno najpierw jest rodzina, nie? Także trzeba myśleć. Ale nie powiedzą ci tego ci, co nie mają dzieci, nie? Ci, co nie mają dzieci, to oni, wiesz, mają inne trochę myślenie. Brywinowie, niespokojny dzień. Strażacy ponownie do wozu. Co tam? Co to mamy? Wypadek, 446 km. Gdzie to będzie? Jest na MOP-ie, nie? 446 mamy jechać, tam jest miejsce zdarzenia. 444, ale musimy od MOP-a i wjechać w tamtą stronę. Ale w stronę Łodzi. Jak przecież Paweł mam na pierwszy. Jak masz tak. No w stronę, na Łodzi, ale 446 jest od MOP-a w tamtą stronę. Więc wjeżdżamy na Mosznach, ale na Mosznach nie wiem, czy jest gwiazd w tamtej stronie. Musimy jechać normalnie na Kozłowicę. Dobra, to jedziemy. Jedziemy, weź jeszcze włącz nawigację ewentualnie. Teraz do siebie! Pojedynczo! Zawiasy się zastały. Nie, o, pojedynczo. Ktoś zadrygnował 57, ale bo na miejscu, za chwilę sytuacja. Zrozumiałem. Na miejscu, policja mam na miejscu. Ruch drogowy odbywa się normalnie, w stronę Łodzi. Ale jak tyle tych ludzi? Nie, no to dwa samochody, trzy w sumie, tak? Dobra, ale to trzeba zabezpieczyć i odsunąć. Zgłaszam się, 27. Dwa pojazdy osobowe, trzy osoby. W jednym z pojazdów dwie osoby. Podstawą się tego typu zdarzeń jest właśnie odcięcie też akumulatora, żeby odciąć zasilanie, żeby nie doszło w trakcie do jakiegoś tam pożaru. A jeszcze jest dużo samochodów, które są zasilane gazem, tak? Czyli jeszcze odcinamy z tyłu, zakręcamy zawór, żeby nie było dopływu gazu. Samochód po wypadku to potencjalnie tykająca bomba, zwłaszcza w przypadku instalacji gazowych. Do kompetencji ochotników należy również mechanika pojazdowa. Strażacy muszą jak najszybciej odłączyć akumulatory. Istniało niebezpieczeństwo, że któryś z nich stanie w płomieniach, tak? Lub niedobrze mogły być osoby poszkodowane, nieprzytomne. Także my później przekazujemy, my zajeżdżamy pierwsi, udzielamy pomocy. W momencie tym dojeżdżają medycy i oni przejmują już później, że tak powiem, udzielanie pomocy. Nie mamy już w sumie co zabezpieczać, bo pas drogi jest drożny, nie ma zakorkowania, więc poszkodowani tylko muszą czekać na lawety. Halo?
dobra, ale już nie wybrałaś mi tego? No jest już w domu. Dobra. Okej, okay, dobra, to na razie, no cześć. Pod kontrolą dzieci. Mama na zebraniu. Dzieci same w domu, no trzeba ich kontrolować. To była tym razem niegroźna stłuczka. Groźna czy nie, OSP na ratunek. Brwinów wraca do domu. Co się działo? No, wypadek. Na autostradzie. Stłuczka w wieku. Kiedyś był wypadek, tam kolega nawet był zakleszczony, którego znałem. No też nieprzyjemna sytuacja, bo wycinaliśmy go, no to tam nogi zaczęliśmy mu uwalniać. Troszeczkę krzyczał z bólu. No jest to takie dramatyczne, że tak powiem. No. Co innego, jak jest osoba nieprzytomna i się tego nie słyszy, ale jak ktoś jest przytomny i się drze, że tak powiem, z bólu, no to trochę człowiek się zaczyna zastanawiać, czy wszystko dobrze robi, no ale nie ma innego wyjścia, trzeba mu pomóc, nie? Grzesiu, ty na zebranie, tak? No ja pędzę na zebranie. To ja jeszcze idę do roboty na chwilę, na postój, tam sobie stanę, postoję, zobaczę, czy coś tam się nie działo, jak kiedyś. Jeszcze pędzę sobie mało do domu. A klucze gdzie? To jeszcze. Ty, a po co ci ta cytryna? Cytryna jest bardzo ważną rzeczą, żeby nie śmierdziało z butów. Zastanawia mnie jeden fakt, że tak, zginęło parę plasterków cytryny i moje klucze od szafki. I to jest ciekawe. No żebyś się nie pomylił z tą cytryną, gdy herbaty jej nie. To jest naprawdę dobra, ciekawe. No lecz, lecz, lecz. Grzesiu, bo się spóźnisz na zebranie. Będzie afera. Nie bez kitu. Słuchajcie, wiem klucze. Nie wiem, gdzie te klucze są. Było zebranie, mamy dwoje dzieci. Żona chodzi do jednego, ja chodzę do drugiego. I też na styk. Lekko się spóźniłem, bo był wypadek i na szóstą miałem zebranie i po prostu dzwonię do żony, słuchaj, nie wyrobię się, bo jest akurat wypadek. Może się wyrobię, może nie, nie wiem jeszcze ile to potrwa, no bo tego nigdy nie wiemy. No i chyba rozumieją to, bo tam nie mamy jakichś zgrzytów. Dobra, trudno, zamykamy ją tak. Ty, tak nie przykleiły ci się moje klucze od mojej szafki? Nie. No, weź cytryna zginęła z moich butów. Może klucze w mojej teraz. Co? Zobacz, takie trzy kluczyki małe były. Jeden od szafki, jeden od drzwi garażowych. I wpadli do swojej szafki? Nie. Ewidentnie klucze utrudniają Pawłowi życie. Czas na odpoczynek w pracy. Ja miałem taki moment, że przerwałem, że tak powiem, takie częste uczestniczenie w tej straży, bo urodziło mi się dziecko po prostu. I była taka sytuacja, że ja musiałem z tym dzieckiem zostać. Ale jak się Michał już odchował, było możliwość go zostawienia z babcią, później już w przedszkole. Ja to z powrotem tu wróciłem, ale no brak ci tego, nie? Żałujesz, no ale z drugiej strony no nie rzucisz dziecka, nie zostawisz na ulicy, nie pojedziesz do pożaru, czy do wypadku, czy gdziekolwiek, tak? To już się ma we krwi takie rzeczy. Tego się nie da zapomnieć.